Jest to jedno z ulubionych pomieszczeń wielu gwiazd. Dlatego jest to pomieszczenie ulubione, ponieważ ma bardzo dobrą akustykę. Zostało wbudowane od początku, od podstaw i zostało stworzone według takich złotych proporcji. To powoduje, że ta sala brzmi najlepiej. W każdej naszej sali są dwa wzmacniacze gitarowe i w tej również, czyli w Studio A zawiera Randalla RD100. Jest to high-gainowy wzmacniacz gitarowy, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla każdego gitarzysty, który lubi troszeczkę więcej gain. Model Gretsch Renown posiada podwójną stopę, tak jak większość dużych sal, natomiast ta podwójna stopa jest wyróżniająca się, ponieważ jest to najwyższy model Gibrata. Hartke Kilo jest to ciekawa konstrukcja, ponieważ zawiera właśnie equalizer, którym możemy sobie wygenerować ulubione dla nas brzmienie basowe. Roland RD700 dla mnie był inspiracją przez lata, niech teraz inspiruje Was. I napisał to Kuba Badach, bo to jest jego instrument. Z tego, co mi powiedział, gdy przekazywał nam ten instrument, powiedział, że na tym instrumencie skomponował wszystkie swoje płyty policjantów. Więc proszę bardzo, jest ten instrument w Hear Studio, taka perełka nasza. Cyfrowy mikser, który ma wszelkie opcje, wszelkie ustawienia. Możemy sobie wejść na każdy kanał bezpośrednio i możemy sobie ustawić EQ, kompresor, bramkę, QSC KW122. To są też bardzo ciekawe monitory, dają właśnie te pełne pasmo przenoszenia dźwięku. Jeśli chodzi o wokal, ja troszeczkę śpiewam, to jest dla mnie bardzo ważne. Ten fortepian ma swoją historię, a dokładnie ma historię, można powiedzieć, że przedwojenną, bo jest to instrument z Drezna. Fabryka powstała w 1797 roku, natomiast ten fortepian jest z 1922 roku, czyli za chwilę będzie miał 100 lat. Zrobiliśmy wymianę wszystkich kluczy do strojenia, razem z strojnicą, razem z wszystkimi strunami. Więc jak ktoś chce zagrać na przykład stylową, klasyczną muzykę, na przykład Chopina, na takim stylowym fortepianie, który brzmi staro, to zapraszamy do Hill Studio.